To była leniwa niedziela. Pływałem sobie od wyspy do wyspy, zbierając skarby i enjoyując się wyluzowanym popołudniem. Na mapie było kilku Reapersów, sam byłem jednym z nich, ale nic nie zapowiadało, żeby ktokolwiek był zainteresowany kimkolwiek innym na morzu. Wyglądało na to, że w to niedzielne popołudnie wszyscy chcą tylko troszeczkę zarobić. I to był mój błąd. Oddając się eksploracji pewnej z wysp, zostałem zaatakowany od tyłu, nie zauważając nadpływającej łodzi, która rozerwała mnie w kilka sekund na strzępy. Kiedy już wróciłem z łodzi umarłych, moich oprawców dawno nie było. Zawinęli nogi za pas i spierdolili na Reaper's Hideout, by wyprzedać zagrabione mi skarby. Stwierdziłem, że już tej niedzieli nic nie uratuję. Jedyne co mi zostało, to odzyskać chociaż krztynę honoru i dorwać tych skurwysynów i zatopić. Więc ruszyłem w pogoń. Kontynuując mój dość powolny pościg, sprawdzałem co jakiś czas mapę, mając nadzieję, że uda mi się ich dorwać, zanim zaczną się wyprzedawać. Okazało się, że przy Reaper's Hideout kręcił się inny statek Reapersów i miałem nadzieję, że moich oprawców spotka zasłużona kara. Co ku mojej uciesze miało okazać się spełnionym marzeniem. Załoga brygantyny, która oskubała mnie do cna, napotkała reaperskiego słupa. Nie wierzyłem w to, że może ich spotkać zasłużona kara, ale okazało się, że ekipa słupa to nie były jakieś pierwsze chłopczyki z łapanki, tylko dość zaawansowani w walkach piraci, zatapiając tych lujów ku mojej uciesze. Postanowiłem podpłynąć, przywitać się i pobajerzyć o zaistniałej sytuacji. Nie przemyślałem jednego. Zostałem wzięty dość słusznie za nacierającego morskiego cygana, który próbuje zdobyć właśnie zagarnięte złoto, które zresztą należało do mnie. Więc, jak się potem okazało, zostałem zaszlachtowany przez kobietę tego właśnie pokładu. Oh well, dziewczyna spuściła mi lanie. Po szybkiej reinkarnacji udało mi się złapać oddech i zanim z łódźmi zaczynała tonąć, paląc się doszczętnie, udało mi się wytłumaczyć, o co mi chodziło, że goniłem tych chujów po to, żeby ich zatopić, ponieważ oni zatopili mi i tak naprawdę dziękuję za to, że ta ekipa zrobiła za mnie brudną robotę. Ahoj. Hi. What? I... Sorry. Załogant pirackiego Reapersa przeprosił za to, że mnie zabił, podpalił i zaczął gasić moją łódź. Ugasiliśmy to razem, zawarliśmy alliance i wzięliśmy się za grupową walkę z galeonami szkieletów. Jak łatwo było przewidzieć, mój ślub i moje wątłe doświadczenie w walce na morzu nie dawało mi zbytnio wielkiej szansy na przeżycie. Więc po kilku minutach zaciętej walki zostałem sromotnie pokonany. Na szczęście udało mi się zbiec z tonącego okrętu i jakimś cudem udało mi się wskoczyć na zaprzyjaźnionego słupa. Było nas trzech. Sztorm się wzmagał, a my walczyliśmy z galeonami szkieletów, próbując wyjść z tego cało, a może i jeszcze coś na tym zarobić. Jak miało się za chwilę okazać, daliśmy kurwa radę. Well played. Drop the anchor. Po zaciętej walce, po ciężkich próbach zebrania całego lutu na pokład, udaliśmy się do Reaper's Hideout, by wyprzedać nasze pięknie zarobione kosztowności. Thanks. Pływając do portu, minęliśmy małego słupika Reapersów. Nasza uśpiona uwaga została szybko ukarana. Okazało się, że to nie była ekipa z naszego Alliance, tylko jakaś inna, dość chamska ekipa piratów, którzy stwierdzili, że Pirate's Life is Pirate's Life, więc nas zatopili, łatwo zarabiając to, co udało nam się zgarnąć z morza. No niestety, tym razem zrespawnowałem się na wyspie, przy której zrespawnował się słup. Więc byłem kawał drogi od moich sojuszników, więc zanim dopłynąłem, tamci zostali zatopieni i ograbieni. Sprawdzając mapę, zauważyłem, że moim kompanom odeszła ochota do walki i postanowili zająć się swoimi sprawami. Wiedziałem już, że marna szansa na to, aby w tej niedzieli zdobyć jakiś konkretny lód. Więc po raz kolejny postanowiłem zdobyć krztynę honoru i ruszyć za oprawcami, zatapiając ich, choćby nawet udało im się wyprzedać. Gdy dopływałem, moi oprawcy, nasi oprawcy, zniknęli z mapy, co oznaczało, że albo się wylogowali, albo zdjęli banderę. Postanowiłem podpłynąć. Jak się okazało, miałem rację. Zdjęli banderę, ale jeszcze stali w porcie. No kurwa, mówię. Teraz was mam. Nic z tej wygranej nie będę miał poza wątłą radością, ale to właśnie było to, czego było mi potrzeba. Kilka sekund później mogłem odpłynąć, usatysfakcjonowany. Jednak morze to nie jest zbyt dobry przyjaciel. W drodze do portu napotkałem uwielbianego przez wszystkich morskiego pieszczocha. Krakena. Jak się możecie domyśleć, moje dupsko zostało niemiłosiernie sprane. I tak właśnie oto kończy się moja niedzielna opowieść o zrelaksowanym pływaniu przed niedzielnym obiadem. Bo jak mówi stare góralskie przysłowie, nie popływasz sobie, bracie, gdy krakena masz na chacie. I to jest właśnie życie pirata. Raz na pokładzie, raz pod podkładem. Ale ważne jest, by dawać radę. Gdy nie uda zdobyć ci się złota, ciesz się, że spotkała cię morska przygoda. O kurwa, człowiek nawet nie czuje, gdy mu się tak wszystko pięknie rymuje. See you next time, wy, moje małe wilczki morskie. Live long and prosper.